Posłuchajcie tego. Every racer who comes into the garage asks about you. I say you're coming for them next. You should see their faces. Ja pierdzielę, łeb urywa. Dobra, widzę z tego konwoju. W ogóle te tekstury, tu otoczenia, tego wszystkiego. Zobaczcie, jakie to jest precyzyjne wszystko. Sakra. Tak, wczoraj było, tutaj na dole widzicie, nie? Jest 24 tysiące osób. Już zdobyło jakiś tam wynik. Jeszcze wczoraj było tutaj 1600. Dobra, co mamy tu jeszcze zrobić, bo tak jeżdżę w kółko, może pojedziemy sobie, to już robiłem, zaliczyło mi to, Karlestu, chyba tak, nie wiem. Dobra, jest, objective, win the championship, czyli wygrałem, czyli zaliczyłem, okej. Okay. Tu mamy strefę pomiarową, chyba, tak, tutaj musimy przejechać się samochodem Audi, samochodem marki Audi, żeby to zaliczyć. A tu jeszcze mamy, aha, bo to są mistrzostwa, win the championship, czyli... No to ja jeszcze muszę tu trochę pojeździć, bo to są mistrzostwa i w mistrzostwach jest są trzy wyścigi. Nie mogę się tu przeteleportować jeszcze, kuźwa, no, ale trudno. Nie, no to musimy trzy wyścigi przejechać, nie ma opcji. Jezu, to jest kosmos po tym tuningu. Jak to się wydziera. Fajnie brzmi, no nie? Tutaj nam się chyba nic nie zmieni. Ile tu konia mam już? No w sensie, prawie 800 to nam wystarczy, panowie, halo. Tu też się nic nie zmienia. Jezu, jaki dźwięk. No dobra, no standardowo nie brzmi o fajnie, ale teraz żeśmy porobili, już brzmi fajnie. Już jest tak, jak powinno być. Taki sobie zrobimy tuning. Kurde, nie powinienem wydawać hajsu, bo chcę Koenigsegga zaraz kupić. Jesko trzeba odpalić i przepalić, no nie? Ten malutki spoiler też jest... też możemy zwiększyć mu docisk. Do niektórych samochodów pododawali właśnie dodatkowe spoilery, w których też możemy docisk zwiększyć. Nie musimy do każdego auta teraz montować czegoś takiego. Że dobrze, dobrze, fajnie. Ledwo co go widać, no nie? Kurde. To jest spoko opcja. O, mamy body do niego. O, kurde. Ej, to body było chyba w poprzedniej części, no nie? Ja nie wrzucam tego tutaj. Mamy też inne silniki do wyboru. Ty, nie działa mi dodawanie gazu. Coś się popsuło. Audi nie odpala. Dobra, jeszcze sprzęgieło. No Audi nie chciała się odpalić. Ile zapłacimy? 60 tysięcy. Kurde, no jak taki rozrzutny będę, to na Koenigsegga nigdy nie uzbieram. Ciekawe, czy już ktoś zrobił malowanie do tego samochodu. Aha, tutaj mamy chyba jakiś nowy edytor. Coś nowego jest. Dobra. Wybierzemy sobie po prostu kolor. Ale teraz będzie brzmieć, o kurde, łby nam pourywa. Łeby nam urwie. A, i możemy w tej części Fordzy też malować sobie, zobaczcie, zaciski hamulcowe. Widzicie? Tutaj akurat tył taki malutki był, ale pomalowałem na czerwono, widzicie? Ekstra. I oczywiście możemy przyciemnić szyby. No i drezyna gotowa, moi drodzy. Zaciski na limonkowo? No dobra, zaraz przerobimy jeszcze. Przerobimy. Długo się montował ten kolor, no nie? Limonkowe. Będą jakieś takie, tak? Głupio się tu trochę kamera obraca. Coś takiego chyba, nie? I teraz posłuchamy tego gnoja. Czarne felgi? Nie, one chyba szare wybrałem. Co ty opowiadasz? Jakie czarnuchy? Nawet bardziej białe niż czarne. Nieźle. Dobra, posłuchajmy gnoja. O kurde, żeśmy wymienili wydech, porobiliśmy tam rzeczy i zupełnie inaczej brzmi, no nie? Fura. A, bez kitu, bo tutaj mamy też launch control. Widzicie? Launch control normalnie możesz odpalić sobie.
Ja pierdziel, ale dźwięk! Ja pierniczę. Klasa te dźwięki, nie? Ja nie wiem, czy to są realistyczne, czy nie. Są zajebiste. Jak się odpala launch control na padzie? To jest bardzo proste. Wystarczy się oczywiście zatrzymać. Zmienić sobie bieg, na przykład na jedynkę. Naciskasz dwa triggery. Patrzcie, ja wam pokażę, jak to się robi. Nie wiem, czy będziecie widzieć dobrze. Więc tak, zatrzymujecie się w miejscu, jak stoicie i samochód wam gazuje do końca, to zmieniacie na przykład bieg na wsteczny i potem z powrotem na jedynkę. I teraz dwa triggery naraz albo hamulec ręczny, jak wolicie. I jak chcecie wystartować, to po prostu puszczacie hamulec i jedziecie, no. Działa to w każdym chyba samochodzie, nie tylko w tej Audicy. Jeszcze ten mój Mustang jest fantastyczny. Sprawdzimy w Mustangu, jak to wygląda. O Boże, ten to już w ogóle ma dźwięk z kosmosu. Ja go już przerobiłem. Generalnie launch control tutaj działa tak bardzo umownie. Ja na początku nie wiedziałem, czy to jest glitch, czy to jest feature, ale działa to bardzo umownie, no. Działa, bo działa. Silniki diesla też można tu swapować do niektórych samochodów. Tak, nowy dym jest świetny do driftowania. Zaraz sobie podriftujemy. Ja pierdzielę, ten supercharger. Dobra, i launch control. Możemy też launch control na wstecznym odpalić, proszę bardzo. Ale tu nie działa, bo za dużo mocy mamy, no. Także mówię, ten launch control jest taki umowny bardziej. Lepiej działa chyba w stokowych samochodach, które nie są jakoś tam hardkorowo ulepszone. O, przesterowałem. Ja pierdzielę, ty. To jest Mustang, no i to rozwala czachę, totalna rozpierducha, super sprawa. Nie wiem, co tutaj jeszcze możemy sprawdzić, co sprawdzamy, który samochód? Mieliśmy M3, nie chcę kupować na razie samochodów, może posprawdzamy te, co mam. Mamy tutaj Chargera, Hellcata. Też ulepszony, przerobiony wydech, jest trochę poporobiony. Tutaj inaczej supercharger słychać, wersja Hellcat tego chargera też ma standardowo supercharger. Niestuningowany supercharger nie jest tutaj taki głośny.
Przeważnie supercharger dobrze słychać właśnie od przodu samochodu, no nie? Chyba jak samochód jest obciążony, to wtedy słychać lepiej ten supercharger. O, teraz słyszycie, nie? Jak jest mocno obciążony. Z maski gorzej, z kokpitu chyba lepiej trochę było słychać go, no nie? Jest, słychać dziada, słychać. Nice. No i to był Charger. Co tutaj jeszcze możemy takiego... Mam jakieś Subaru? Mam Subaru jakieś, ale nie mam... Musimy STI kupić koniecznie. Tu mamy Power... O, to jest też dobre, gościu. Tutaj mamy diesla. Nieźle, nie? Tu słychać dobrze. Na komputerku teraz gram, na komputerku. Na maksymalnych ustawieniach na RTX 3080. W sumie ja to napiszę chyba w tytule streama, żeby nie było ciągle pytań, no nie? Co tu jeszcze mam takiego? O, Viper. Musimy Vipera przerobić swoją drogą, bo on coś tutaj tak słabo brzmi. W czwórce to brzmiało jak nie wiem, jak betoniarka. Jakby ktoś, nie wiem, jechał rowerem i o szczebelki płotu, tak wiesz, obijał jakimś patykiem. Tak brzmiał w czwórce. Też trochę skrzynię biegów słychać, no nie? Sportową. Ale skręca dobrze, powiem wam. Tutaj w piątce generalnie samochody dużo lepiej skręcają. Poczujecie to nawet na padzie, jak będziecie grali. Jak Viper ma takie ogromne skrzydło, to faktycznie będzie lepiej skręcał niż samochód, który takiego skrzydła nie ma, no. O, swoją drogą chyba dojechałem do wyścigu. Możemy sobie to zaraz porobić też, no nie? Bo tutaj mam do zrobienia wyścig festiwalowy, to się chyba tak nazywa. Aha, weźmy sobie jeszcze do tego Vipera, no jak już sprawdzamy te dźwięki, to sprawdźmy sobie, jak inny wydech będzie brzmiał w Viperku, no nie? No i sprawdźmy teraz. I tak, tuning. Ładny ten samochód. Szkoda, że przestali je produkować, no nie? Zmieniamy do lot. Troszeczkę inaczej. A wydech już mam przerobiony.
Tutaj wydech nie wpływa w ogóle na dźwięk samochodu. Ciekawe, nie? Tu akurat nie ma wpływu. Moglibyśmy zrobić swap silnika. O, możemy dodać doładowanie jakieś. Nie słyszę tu różnicy żadnej. Mamy też inne silniki, V12, 6,5. No i tutaj 7 litra V12 brzmi jak V12, no nie? Nie to co w czwórce. Jakie chcecie jeszcze, żebym samochody posprawdzał? Piszcie tu na czacie. Żebym tylko miał kuźwa w garażu, bo na razie nie chcę hajsu wydawać. Tutaj mamy jakiś... Bo ten, ja bym nie chciał wymieniać tego, co jest w standardzie, bo on zresztą jest... można go dostosować. Patrzcie, zwróćcie uwagę na to, jak zmieniamy spoiler, to po jakimś czasie dopiero cień się pojawia albo znika od tego spoilera. Widzicie to? Dziwne, no nie? Honda S2000, to jest dobra propozycja. GTR-a, możemy to posprawdzać. Co, Vipera sobie sprawdziliśmy. Nie będę tu nic instalował. Szkoda hajsu. Dobra. GTR, czy ja mam coś takiego? Audi RS3 mam. Audi RS3 was zaspokoi? Czy nie bardzo? Co tu jeszcze mam takiego? Bronco, Raptor, zwykły Mustang GT. Zaspokoi was RS3? Chyba nie mam S2000, mam Lambosy. Lambosy brzmią dość podobnie jak w czwórce. McLaren 720S Spider brzmi fajnie. Dla mnie może być RS3. Dobra, to weźmiemy sobie tą RS3, bo potem może jeszcze jakieś Mitsubishi. Weźmy RS3 od razu do tuningu. Bo RS7 udało się zrobić zajebiście, no nie? Totalnie inny dźwięk. Dobra, i robimy tuning. Dziwne, nie? Tak... Ten dźwięk jest już dziwny. Podoba mi się standardowy. Jak Viper z Forza Horizon 1. Tutaj niezbyt, no nie? Tak bez szału, jeśli chodzi o zmianę dźwięku. Mamy dostępne dwa swapy. I 1.6. No tak sobie, nie? Tutaj z RS3 chyba nic nie porobimy, jeśli chodzi o dźwięk samochodu. Znaczy jest spoko, ale to nie jest to, co na przykład ja lubię. Mamy tu jeszcze V60 Polestar Volvo. Ciekawe, czy coś się zmienił, no nie? Ten dźwięk. Tutaj nie ma co brzmieć chyba za bardzo, co jest chyba 2,5 litra? Fajniej brzmi. O, tu się coś pozmieniało. 2 litra, a nie 2,5? Fajne są te dźwięki. Spoko, że można teraz to, wiesz, bez turbosprężarki, z turbosprężarką, jak chcesz. A posłuchajcie teraz 6.2 V8, jak będzie brzmiać w Volvo. To chyba bardzo podobny dźwięk jak w czwórce, no nie? Dobra, to był Volviak. Co tu jeszcze może fajnie brzmieć z tych samochodów, które mam? Co tu może być jeszcze? Aston Martin ma V12. Możemy Astona Martina posłuchać. Moje samochody i upgrade, tak. To powinno ciekawe być, no nie? Ale ładnie wygląda ten samochód.
No, tym to chyba wyjedziemy na miasto. Dobra. Ale brzmi, kurde. Jeszcze możemy doładowanie dać. Słychać trochę. Dobra, jedziemy na miasto tym. Instalujemy. Totalnie zmieniliśmy, znaczy trochę zmieniliśmy dźwięk samochodu, a zapłaciliśmy tylko 5000. To mi się podoba. Słychać ten supercharger, o kurde! Ło, ty! Ja pierdziele, łeb urywa! Jaki dźwięk! Jo, pierciut! Od startu inaczej słychać jak już jest obciążona, wiesz, wyższym biegiem. Ho, shit! Dobra, launch control, spróbujemy. Nie, no za dużo mocy. Early Access startuje dzisiaj chyba o północy, no nie? No, bo to od 5 miało być, tak? A nie od 6. Znaczy no, to w sumie od piątku, bo dzisiaj jest czwartek, dobra, nie strzeliłem, myślałem, że dzisiaj jest środa. Tak, tak, no startuje od piątku, od północy dzisiaj naszego czasu. Ale jak to brzmi w ogóle? V12 znacznie się zmieniły, jeśli chodzi o dźwięk, no nie? Tutaj opcjonalne jest to, że włożyłem supercharger, ale sam dźwięk tego... Jezu, masakra. Parę tylko samochodów sprawdzisz, już masz takie... What? No i to jest V12, to jest V12, którą lubię, a nie ten taki pisk z czwórki, no nie? Ciekawy jestem, jak na przykład będziemy grać w konwoju i wy będziecie mieli jakieś super furki, na przykład M4 brzmiała paskudnie, M4 GTS brzmiała paskudnie, ale jak inny gracz jechał, wiesz, koło ciebie gdzieś tam, no nie? Jak ty miałeś tą M4, to brzmiała w porządku, ale jak inny gracz koło ciebie jechał, to było bardzo źle. Więc jestem ciekawy pod tym względem, jak to będzie wyglądać. O kurde, pięknie. Tak, dźwięki z maski totalnie na sztosie, no, a z kokpitu też są spoko. Najlepsze jest to, że wiesz, teraz mamy samochód taki wytłumiony, no nie, w środku. I on brzmi inaczej niż samochód, który nie ma żadnego wytłumienia. Na przykład jakbyśmy sobie wzięli tą driftową bestię od
to na przykład, odciążony, wszystko ze środka wywalone, jest całe to wygłuszenie i tak dalej, no nie? I on w środku brzmi bardzo podobnie do tego, co na zewnątrz. Więcej dźwięków z zewnątrz przechodzi do środka. Bardzo fajnie to zrobili. To jest hura do driftu. Zwłaszcza jak driftuje po offroadzie. Mega dźwięki są, ale nie tylko samochodów. Też jak wbijecie do tej gry, to dźwięki otoczenia, jakiegoś lasu, jakiś kuźwa przejeżdżających innych samochodów. Wszystko jest ulepszone. A właśnie, jeszcze dym miałem wam pokazać. Już widzieliście chyba, nie? Gdzieś tam na gameplayach. Bo jest zajebisty teraz. W czwórce to w porównaniu do tego, to tak jakby go nie było, no nie? Dym jest taki gęsty, wiesz. Jezu. Zobacz na to, ty. To jest... łeb urywa, panowie.